Interpretacja snów fascynuje ludzkość od wieków. W starożytnych cywilizacjach, aż po czasy współczesne, sny były postrzegane jako głębokie źródła wglądu, inspiracji, no i licznych wskazówek. Więc w tym podcaście zagłębimy się w duchową sferę interpretacji snów, odkrywając ich cenne przesłania i rolę w naszym duchowym rozwoju, jaką mogą pełnić. Najpierw jednak pozwól, że się przedstawię, zwłaszcza dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy. Ja mam na imię Sylwia i razem z Honoratą na tym kanale i w podcaście Wysokie Wibracje uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym. Często słyszymy od naszych odbiorców, że sprawy zawiłe tłumaczymy w sposób lekki i zrozumiały i pomagamy wszystko poskładać w całość tak, aby wiedzę teoretyczną z zakresu rozwoju duchowego wcielać w codzienność. A robimy to po to, by pomagać innym, wracać do pełni ich potencjału i poszerzać zbiorową świadomość. No dobrze, zanim przejdziemy do duchowego aspektu znaczenia snów, na chwilę nawiążę do psychologicznej koncepcji interpretacji snów, która wywodzi się od Zygmunta Freuda, który uważał, że sny są wyrazem nieświadomych myśli i pragnień. Według teorii Freuda prawdziwe znaczenie snów kryje się pod ich powierzchniową treścią, która reprezentuje dosłowną narrację snu. Rozróżnił on treść manifestowaną, czyli przeżywane wydarzenia, obrazy i emocje, i treść utajoną, czyli taką symboliczną reprezentację nieświadomych pragnień i życzeń. Freud wierzył, że sny wykorzystują mechanizmy obronne, takie jak przemieszczenie, kondensacja i symbolika. Aby ukryć prawdziwe znaczenie treści, która jest przekazywana, symbolika odegrała znaczącą rolę w podejściu Freuda do interpretacji snów. Wiązał on pewne przedmioty lub obrazy w snach z ich głębszymi znaczeniami symbolicznymi, związanymi oczywiście ze stłumionymi pragnieniami lub nierozwiązanymi konfliktami, głównie emocjonalnymi. I powiedzmy, że na przykład schody czy tunele, domy, w jego interpretacji mogły symbolizować jakieś dane aspekty psychiki śniącego. I analizując te symbole i odkrywając ich ukryte znaczenie, Freud wierzył, że można uzyskać wgląd w nieświadome motywacje i konflikty kształtujące nasze myśli i zachowania. No ale duchowe interpretacje snów wybiegają jednak daleko dalej niż to, co jest w stanie wymyślić umysł. Nawet Zygmunta Freuda. Przenieśmy więc teraz uwagę z psychologicznej interpretacji słów na tę sferę duchową, bo w przeciwieństwie do świadomego umysłu, z fizycznymi ograniczeniami, w podejściu duchowym, sny stanowią bramy do krain wykraczających poza naszą egzystencję, tutaj na jawie. Pozwalają nam przekroczyć ograniczenia świata materialnego i sięgnąć do głębi naszej duchowej świadomości. W tych innych krainach, powiedzmy, dusza maluje takie żywe obrazy, przekazuje symboliczne narracje i komunikuje się z siłami wyższymi, oferując przebłyski takiej głębokiej mądrości, przewodnictwa, no i różnych objawień. Duchowe znaczenie snów obejmuje różne interpretacje. Można powiedzieć, że różnią się one w zależności od tego, na jakim etapie świadomości jest się w danym momencie. Jednak, co jest ważne, wszystkie łączy to, że sen w tych konceptach nie jest czymś nierealnym, tylko jest innym wymiarem rzeczywistości, którego każdy doświadcza. Koncept numer jeden. Gdy jeszcze jesteś w trybie chęci kontrolowania rzeczywistości, to może być ci bliski taki koncept, w którym wierzy się, że można zdecydować, co chcesz, by ci się śniło, i za pomocą tych snów dokonywać szybciej pewnych wewnętrznych procesów. W tym koncepcie ludzie skupiają się głównie na tym, by używać snów do manifestowania różnych materialnych rzeczy, ponieważ sny. Mają inną gęstość niż świat fizyczny, można w nich doświadczyć czegoś o wiele szybciej. Aby to się zadziało, mówi się, że należy wejść w częstotliwość tego, czego chcesz doświadczyć we śnie. Trochę jak ucieleśnianie czegoś w rzeczywistości 3D, tyle, że w innej gęstości wszystko zadziewa się to wtedy w kilka sekund. A więc w tym podejściu wierzy się, że jeśli przed snem wprowadzisz się za pomocą wyobraźni w częstotliwość doświadczenia czegoś i do tego jeszcze dołożysz ekscytację tym i emocje, które mają ci towarzyszyć, kiedy to coś się spełni, wtedy we śnie doświadczysz dokładnie tego, co chcesz. To w moim odczuciu de facto nie pozwala na korzystanie z takiej pełnej mocy i potencjału snów. Ogranicza go tylko do tego, jak daleko pozwoli nam pójść nasz umysł i ego? Kolejne podejście pokazuje zupełnie inne, takie szerokie podejście do tematu snów i ich roli w naszym rozwoju świadomości. No więc koncept numer dwa. Sny mogą działać jak takie latarnie ostrzegające o potencjalnych niebezpieczeństwach, przeszkodach, albo też po prostu ważnych życiowych wydarzeniach. Duchowe sny mogą zapewnić intuicyjne spojrzenie w przyszłość, prowadząc nas przez nadchodzące wyzwania lub po prostu pomagając nam w podejmowaniu świadomych decyzji. Zwracanie uwagi na te prorocze sny pozwalają nam sięgnąć do ich pełnej mądrości i podjąć niezbędne przygotowania i dostosować naszą ścieżkę do naszego dalszego rozwoju duchowego. Często ludzie, budząc się z tych snów, mówią, że śniło im się coś zupełnie pozbawionego sensu, oderwane od czegokolwiek, ale mieli w tym śnie takie i takie emocje i może mieli też jakieś uczucia. No i to właśnie one są tymi wskazówkami, za którymi warto jest podążać. To podejście pozwala już na takie szersze korzystanie z potencjału przesłań i snów, no ale jeszcze nie obejmuje tej pełni, ponieważ traktuje sny. Wyrywkowo jako takie dziwne opowieści niepowiązane z naszym istnieniem wielowymiarowym. Jakby były one takimi oderwanymi odcinkami serialu, w którym czasem gramy sobie jakąś tam gościnną rolę. W koncepcie numer trzy sny duchowe mogą obejmować niezwykłe doświadczenia podróży astralnych lub doświadczeń poza ciałem. Podczas tych snów, podczas tych Stanów można powiedzieć, dusza oddziela się od ciała fizycznego. Eksplorując inne sfery czy też wymiary, a nawet przeszłe życia. Przeszłe, oczywiście, takie, gdzie umysł myśli, że to są przeszłe wcielenia. Podróże astralne oferują możliwości duchowych poszukiwań, poszerzonej świadomości i spotkań z duchowymi istotami lub przewodnikami. Pogłębiają zrozumienie wielowymiarowej natury istnienia, dając wgląd w nieograniczone możliwości podróży duszy. I w tym koncepcie, i na tym etapie świadomości zaczynasz już dostrzegać wielowymiarowe znaczenie snów i to, że są one dla nas łącznikiem pomiędzy tymi różnymi wymiarami. Koncept numer cztery. I mi osobiście najbliżej jest właśnie do tego konceptu, w którym wierzę, że nasza dusza jest cały czas aktywna w różnych wymiarach, wszędzie, naraz. Kiedy nasze ciało i umysł zasypiają w którymś wymiarze, dusza ma wtedy szansę połączyć się z innymi swoimi cząstkami istniejącymi w innych wcieleniach i unieść się w nieskończoną przestrzeń wszechświata. Może się z nimi skomunikować właśnie za pomocą snu. Może to także robić w głębokiej podróży medytacyjnej. Ta komunikacja może obejmować także takie chwilowe wcielenie się w inną wersję siebie i doświadczanie tego wcielenia tak długo, jak trwa nasz sen. I stąd wrażenie, jakby się przeżywało dane wydarzenia naprawdę, bo w sumie właśnie dokładnie tak jest. I podczas tego doświadczenia masz szansę doświadczyć tego, co jest ci potrzebne do twojego rozwoju w obecnym wariancie rzeczywistości. Dla tamtego wariantu rzeczywistości, kiedy ty sobie śnisz w tym wariancie, jesteś po prostu tamtą wersją Odbierasz od siebie samej czy siebie samego w innym wymiarze informacje, przekazy, czy też wskazówki. Czyli jesteś dla siebie duchowym przewodnikiem. Możesz czerpać ze swoich doświadczeń nabytych w innych cieleniach, czy też w innych wariantach rzeczywistości. Czyli na przykład możesz śnić o tym, że jesteś kimś w zamieszłych czasach i podejmujesz wtedy jakieś decyzje, które przynoszą dane emocje i uczucia. A to Prowadzi Cię do zamknięcia w tobie jakiegoś bardzo ważnego procesu rozwojowego, i gdy wracasz do siebie w tym wariancie rzeczywistości, masz to doświadczenie i możesz korzystać z jego mocy, nie musisz już doświadczać czegoś podobnego w tym wariancie. Bez względu na to, który z tych konceptów, o których dzisiaj mówiłam, jest ci na dzisiaj bardziej bliski, sny jako takie zawsze uznawane były jako źródło nauki. Czegoś o sobie samej i samym. Nasze sny zawsze przekazują nam kluczowe wiadomości na temat naszego życia i pokazują, co nas czeka w kontekście tego, czego my w ogóle potrzebujemy nauczyć się jeszcze, co przetransformować lub zmienić w podejściu do siebie, świata i innych ludzi. Wiele osób pyta o to, jak odbierać czy interpretować sny. Jak odgadnąć znaczenie swoich snów? No i powstało przecież wiele senników, które omawiają symbole pojawiające się w snach. Ale czy dla każdego sen o czymś konkretnym będzie tym samym przekazem? No cóż, moim zdaniem nie. Dlaczego? Bo każdy z nas ma przed sobą inne lekcje do odrobienia, inne doświadczenia i jest w innym momencie życia. Czy też na innym etapie świadomości? Dlatego w interpretacji snu nikt i nic nie pomoże ci w tym na 100%. Na pewno nie sennik. Ktoś inny może podzielić się oczywiście swoimi wglądami, ale to tylko ty, dzięki swoim emocjom i uczuciom, jesteś w stanie odebrać ten przekaz, który masz odebrać od swojej duszy, w pełni, tak, nieokrojony i nieprzefiltrowany przez nikogo, przez jego odbiór. Także jeśli korci cię, aby sprawdzać znaczenie snów, pytać innych, co myślą lub czują dla Ciebie, pamiętaj, że odpowiedzi masz w sobie. Problem w tym, że sny używają obcego dla naszego umysłu języka, którego jeśli chcesz odbierać znaki dla siebie, potrzebujesz się po prostu nauczyć, aby wszystko rozumieć, albo chociaż większość. No ale nie zaskoczę Cię chyba, że ten język. Może być, no i często jest różny dla każdego z nas. Jak możesz odnaleźć w sobie odpowiedzi dotyczące znaczenia snów? Po pierwsze, obserwując siebie i na przykład powtarzalność jakiegoś typu snu, yy, wtedy kiedy one się oczywiście pojawiają, czyli co wtedy działo się w ciągu dnia, albo ostatniego odcinka czasu, jakie pytania sobie zadawałaś i zadawałeś, jakie emocje ci towarzyszyły. Czego szukałaś lub szukałeś? O co prosiłaś lub prosiłeś? Widzisz, dzięki temu możesz odszyfrować pewne wzorce. Na przykład ja odkryłam dla siebie, że gdy jakaś część mnie chce mnie przed czymś ostrzec, zawsze w moich snach przywołuje moją babcię. Wtedy widzę jej twarz i coś lub kogoś, kogo to dotyczy. Wtedy jest to dla mnie ostrzeżenie. Gdy w snach Postać mojej babci jest używana, ale nie widzę jej twarzy. Wiem, że zwiastuje mi coś dobrego. A więc po takim śnie, gdy się budzę, już wiem, że na przykład mam w coś wejść, postawić na coś, swoje wszystkie karty, gdy na przykład zastanawiam się, co mam zrobić, jaką decyzję podjąć, i pojawia się ten sen z babcią, kiedy nie widzę twarzy. Albo na przykład wiem, że mam zrobić sobie badania czy wysłać mamę czy tatę na badania, albo sprawdzić, czy moje zwierzęta nie chorują, lub jechać gdzieś, czy też nie jechać. Po prostu wiem, co to oznacza. Ale nie wiedziałabym tego i nie traktowałabym sobie tych snów jak czegoś takiego istotnego, tylko patrzyłabym na nie jak na fajne scenki, gdzie po prostu spotykam sobie moją babcię. O, super. Gdybym nie obserwowała takiej pewnej powtarzalności tych snów. Są także takie sny, które mogą zwiastować y, dla Ciebie jakieś doświadczenie, bezpośrednio albo pośrednio, raczej y, emocjonalnie. Na przykład, honoracie, kiedyś się śnił dziki kot, no i strach przed ucieczką przed nim, i następnego dnia gdzieś w jakimś filmie mignął jej taki dziki kot, no i pojawiły się te emocje, których doświadczyła we śnie. Tylko że te emocje nie dotyczyły jej, tylko kogoś, kto był w tym filmie. I właśnie bardzo często to emocje są najważniejsze w przekazie. Poprzez emocje sen ma nam uświadomić, na przykład, że jeśli poczujemy się w jakiś sposób, w jakiś dany sposób, to coś dla nas jest korzystne lub niekorzystne. Wskazówki będą dotyczyć zawsze tego, na co odpowiedzi szukasz. Będą to jawne lub mniej jawne wskazówki. Jeśli teraz chodzisz i zastanawiasz się być z kimś, czy nie? Iść w to, czy też nie, zrobić coś, czy nie. Z pewnością będziesz mieć sny, które dadzą ci odpowiedzi. I jeśli uważnie będziesz obserwować swoje życie i sny, to zauważysz ten przekaz i to, z jakimi emocjami się to wszystko wiąże. No i co próbują ci twoje sny powiedzieć? Emocje nigdy nie kłamią, te w snach także. Jeśli mówią ci, że jesteś daleko od prawdy o sobie. Czyli jest ci źle, kiedy na przykład śnisz, tak? To jest to wskazówka raczej w kierunku nie idź tą drogą, skończ coś, zostań tutaj. Jeśli mówią ci, że jesteś blisko prawdy o sobie, czyli jest ci z nimi wygodnie i dobrze, to jest to wskazówka mówiąca, że to jest ta droga. Że to jest ten wybór, przynajmniej na jakiś czas, ten najbliższy Tobie. A więc jeśli chcesz rozwiązać jakiś problem, sen może Ci w tym pomóc. Jeśli potrzebujesz nowego pomysłu, podobnie. Czy wiesz, że wiele wynalazków przyszło do ich twórców właśnie we śnie? Jeśli zadajesz odpowiednie pytania, obserwujesz, jesteś otwarta i otwarty na to, by usłyszeć odpowiedź. Ona na pewno przyjdzie. Ale możesz się zastanawiać, jakie to są pytania odpowiednie. Przede wszystkim proste. No nie w stylu, kiedy w końcu będę bogata, albo na przykład, co mogę zrobić, żeby doświadczać obfitości. No nie. E, dlaczego jestem chory, to też nie jest dobre pytanie. Tylko na przykład, co jest we mnie chore i jak to uzdrowić. Oczywiście. Nie można zbytnio na to cisnąć też tak, i oczekiwać natychmiastowych odpowiedzi i efektów. Ale gdy puścisz intencję weter i po prostu zadbasz o to, by przed snem mieć dobre emocje, np. dzięki pracy z oddechem, medytacji czy wyciszeniu się, wtedy możesz się spodziewać, że odpowiedzi pojawią się w miarę szybko, albo inaczej, w najlepszym dla ciebie czasie. Często w rozmowach o snach słyszę, że ktoś nie pamięta swojego snu albo że nic mu się nie śni. <laughs> Jeśli uważasz, że nic ci się nie śni, to nie oznacza, że tak jest naprawdę. Może oznaczać, że twój umysł trzyma bardzo dużą kontrolę i nawet wtedy, gdy powinien odpoczywać, trzyma straż i nie pozwala na przebicie się twojej duszy do ciebie. Możesz oczywiście to zmienić. Praktykując rozmawianie przed snem ze swoją duszą. Na przykład, prosząc ją o to, by pokazała ci wyraźnie, co potrzebujesz zobaczyć na teraz, no i by zajęła się połączeniem cię z innymi wymiarami. Robisz to po prostu przez prostą prośbę pod tytułem: Pytanie, o którym wspomniałam, na przykład, co mogę zrobić, żeby doświadczać obfitości? I jestem otwarta, czy też otwarty na odpowiedzi i proszę o ich ukazanie we śnie. Gdy zaczniesz to robić regularnie, zasypiając z zaufaniem przede wszystkim do siebie, w końcu twój umysł opuści gardę, a Twoja dusza zabierze Cię w podróż. Jeśli natomiast masz wyzwania z pamiętaniem snów, otwierasz oczy, wstajesz, no i już nie pamiętasz, tak? Wtedy dobrze jest zastosować dziennik snów, czyli mieć po prostu gotowy zeszyt. Długopis przy łóżku, no i od razu po przebudzeniu spisać to, co pamiętasz, nawet w punktach, lub też nagrywać to, co pamiętasz na dyktafon w telefonie. Być może to, co napiszesz, czy też nagrasz, na początku zupełnie nie będzie mieć dla Ciebie sensu, ale podczas dnia mogą Ci się połączyć wszystkie kropki, no i ten przekaz stanie się dla Ciebie jasny. Zwłaszcza jeśli poprosisz o to, by zostało Ci ukazane, o czym ten sen miał być dla Ciebie. I jaka ważna lekcja kryła się w nim dla Ciebie? No dobrze, tym kończymy dzisiejszy podcast, choć oczywiście na temat snów można by powiedzieć jeszcze bardzo, bardzo dużo. Pamiętaj, że to, jakie masz podejście do snów, zmienia się wraz ze wzrostem Twojej świadomości. Dziś może Ci być bliższy jeden koncept, a za jakiś czas zupełnie inny. To, co jest ważne, to to, abyś z otwartością podchodził i podchodziła do przekazów zawartych we snach i uczył i uczyła się je dla siebie interpretować, bo praktyka czyni mistrza. Daj koniecznie znać, jak obecnie podchodzisz do snów i czy zwracasz w ogóle uwagę na ich przekazy. A może masz jakąś ciekawą historię z tym, jak sen pomógł ci podjąć jakąś decyzję, czy odpowiedział na jakieś Twoje wyzwanie. Tymczasem życzę ci owocnych snów. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.